Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Na Puchar Polski do Bydgoszczy wybrało się blisko 4000 kibiców z Pyrlandii. Zagłębie na meczu z Górnikiem spaliło flagerowy Rybnik. Radomiak po raz pierwszy rozegrał mecz przyjaźni z Legią Warszawa na nowym obiekcie. Przy Bugarskiej rozegrano hit kolejki, czyli spotkanie Lecha z Ruchem, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Na wtorkowy mecz w ramach rozgrywek Pucharu Polski do Sosnowca wybrało się 780 górników. Gości na tym meczu wspierało 19 fanów Rowu, 15 Banika, 14 Gieksiarzy i 12 kibiców Wisłoki. Przyjezdni w trakcie meczu zaprezentowali mały pokaz pirotechniczny. Zagłębie podczas spotkania z zabrzańskim Górnikiem zaprezentowało oprawę z wykorzystaniem konstrukcji stadionu. Sektorówce z wilkiem, który jest maskotką klubu, towarzyszyło hasło „Ciągnie wilka do lasu”. Oprócz tego po bokach powiewały flagi na kijach, a wszystko uzupełniła pirotechnika. Do historii przeszła także flaga Rowu Rybnik, pożyczona kiedyś od mieszkańców Górnego Śląska. Łącznie na trybunach w Sosnowcu zasiadło niecałe 3000 widzów. Kolejny ciekawy mecz w 1/16 finału Pucharu Polski odbywał się w Bydgoszczy. Lech dawno nie miał okazji grać z Zawiszą, więc obie ekipy mocno zmobilizowały się na to spotkanie. Obecnie stosunki między nimi są neutralne, bo łączy je zgoda z ŁKS-em i gospodarze przygotowali dla gości znacznie większą pulę biletów niż ustawowe 5%. Dzięki temu do Bydgoszczy przyjechało aż 3940 kiboli kolejorza. Była to zdecydowanie najwyższa liczba wyjazdowa w tej edycji Pucharu Polski. Zawisza zaprezentował na tym spotkaniu dwie oprawy. Pierwsza ku pamięci wszystkich Zawiszaków, którzy odeszli już z tego świata, na którą składała się kartoniada i transparent. Świętej pamięci Zawiszacy. Druga oprawa to sektorówka i flagi na kijach w barwach oraz hasło „Walczyć wytrwale ku Zawiszy chwale”. Łącznie na trybunach w Bydgoszczy zasiadło 13 800 widzów. Hitem tej kolejki był mecz Lecha Poznań z Ruchem Chorzów. Niebiescy na to spotkanie dotarli w jakieś 1000 osób i tłumaczą, że to nie skutek rzekomego braku zainteresowania tym wyjazdem, lecz puli otrzymanych wejściówek. Goście wywiesili też szyderczy transparent skierowany w stronę gospodarzy, który odwzorowywał flagę wiszącą w centralnym punkcie kotła. Zamiast KKS 1922 Lech, goście namalowali KKS 2006 Amika. Jest to oczywiście przytyk do fuzji Lecha Poznań z Amiką Wronki. Thank you.
Poznaniacy w drugiej połowie zaprezentowali oprawę z cytatem z kultowego utworu Rycha Pej pod tytułem Kolejny stracony dzień. Tu jest najlepiej i nieważne gdzie mieszkam. Do tego podświetlili wielką sektorówkę Kocioł. Tego dnia na Bułgarskiej zasiadło 24 086 widzów i była to najwyższa frekwencja w tej kolejce. My również byliśmy na tym spotkaniu, dlatego na kanale pojawiła się szersza relacja z tego spotkania. Jeśli jeszcze nie widzieliście najnowszego odcinka z serii Piknik on Tour w nowej formie, zachęcam Was do obejrzenia. Link w opisie i w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Warto również wspomnieć, że w czwartek do Tychów dotarło 1139 legionistów, w tym 135 ziomali Zagłębia i 23 z Radomiaka. Tystyfani zaprezentowali oprawę pod tytułem GKS Tychy – Armia Marychy. Na wyjazd do Gliwic wybrało się 309 koroniarzy. Chłopcy ze Stali przyjechali do Białegostoku w 24 osoby. Na meczu z Puszczą w Krakowie zameldowało się 201 portowców. Widzew na meczu z Wartą na sektorze rodzinnym zaprezentował flagowisko oraz transparent z hasłem. Po raz kolejny z nami serce Łodzi wypełnione dzieciakami. Mecz z Wartą na trybunach oglądało 17 794 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w tej kolejce. Fani Łódzkiego Klubu Sportowego we Wrocławiu byli obecni w 844 osoby. Łącznie na trybunach Śląska zasiadło 22 081 widzów, co było drugą najwyższą frekwencją w kolejce. Miedziowi do Częstochowy dotarli w jakieś 100 osób. W Radomiu odbył się mecz przyjaźni Radomiaka z Legią. Kibole zaprezentowali zgodową oprawę z przekazem "To dzięki przyjaźni stoimy tu razem". Spotkanie obejrzał komplet 8569 widzów. Przypominam wszystkim sympatykom zgromadzonym na trybunach, że używanie planów hidrotechnicznych, materiałów wybuchowych oraz pożarowo niebezpiecznych zgodnie z ustawą o organizacji imprez masowych podlega odpowiedzialności karnej. Przypominam również, że stadion wyposażony jest w system monitoringu. Legnicę odwiedziło 30 kibiców Resowi. Z wiadomych względów fanów Zagłębia Sosnowiec zabrakło na meczu z Wisłą w Krakowie. Wiślacy na płocie sektora gości wywiesili transparent nawiązujący do ostatniej oprawy Zagłębia z Górnikiem oraz do tragicznych wydarzeń z Radłowa. Niósł Wilk razy kilka, ponieśli i Wilka. Ten mecz przy Rejmonta obejrzało 14 269 widzów.
Górnik Łęczna w jakieś 7 dyszek zaliczył wyjazd do Opola. Motorowcy na meczu z Wisłą Płock na płocie wywiesili dwa transparenty, które utworzyły hasło Ułajajaj, jedni kończą, drudzy zaczynają bal. Do tego zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny. W Ostrowcu zameldowało się 76 karpaciarzy. KSZO zaprezentowało oprawę pod tytułem Pomarańczowo-Czarni. W Polkowicach obecnych było 139 stilonowców, w tym 81 ziomali z Chrobrego. Landek odwiedziło 265 grubiorzy, w tym 85 górników, 70 gieksiarzy i 1 fan Banika. Tego dnia Gieksa i ROW obchodzili 6. rocznicę przybicia układu. Polonia Przemyśl pojawiła się w Sanoku z wulgarnym transparentem skierowanym w stronę gospodarzy. Stal na meczu odpaliła trochę piro. Bardzo prosimy wszystkich na używanie materiałów pomocnych, zrealizowane to, że nie sankcje. Do Środy Wielkopolskiej przybyło 50 łańcuchów. Ultra Stargówek na swoim meczu zaprezentowało aż 3 oprawy. Bielski BKS świętował z okazji 25-lecia grupy NU98. W tym wydaniu to już wszystko, a jeszcze dzisiaj, czyli we wtorek, w ramach rozgrywek Pucharu Polski Wisła Kraków zagra mecz z Polonią Warszawa. Co ciekawe, czarne koszule wybierają się na to spotkanie i będzie to pierwsza ekipa, która zasiądzie na sektorze gości przy Rejmonta po wydarzeniach w Radłowie. Poloniści napisali, że nie widzą powodów, dla których nie mieliby wspierać swoich zawodników w tym meczu. Odnieśli się też, że nie popierają sprzętu, ale krakowski klimat jest wszystkim dobrze znany i nie dadzą sobie narzucać zdania Legii. W środę Arka zagra mecz przyjaźni z Polonią Bytom, a w niedzielę Zgodowicze wybierają się wspólnie na mecz Zagłębia i Jarki do Sosnowca. W weekend Lechia Gdańsk czeka mecz z krakowską Wisłą. Wiadomo, że sektor gości pozostanie pusty. Lechia Gdańsk odwołała się do uchwały PZPN z 12 lipca 2019 roku, która umożliwia gospodarzowi nieprzyjmowanie kibiców gości w sytuacjach, gdy istnieje spodziewane zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jak na razie brak informacji, czy Wisła kolejny raz zamierza pojawić się pod bramą. Mimo to lechiści mobilizują się na to spotkanie i rozpoczynają akcję pod hasłem Wszystkie drogi prowadzą na Lechię. Ciekawie zapowiada się też mecz Zagłębia z Widzewem. Miedziowi mobilizują się na to spotkanie, bo 11 listopada Orange City Boys będą świętować 20-lecie swojej działalności. W niedzielę tyscy fani wybierają się na derby do Katowic, a hitem kolejki oczywiście powinien być mecz Legii z Lechem przy Łazienkowskiej. Fani kolejorze organizują na ten wyjazd 2 pociągi specjalne i zapewne pojawią się w komplecie. Gospodarze również wyprzedali wszystkie wejściówki na to spotkanie. Dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie i co sądzicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.